siema, jedziemy na zakończenie sezonu 2021 polatać w górach. Okolice Nowego Sącza, Krynicy, Zdroju, Muszyny. Naszą bazą wypadową będzie schronisko nad Wierchomlą. Jest prowadzone przez motoparolotniarza, podobno ma tam własne startowisko. Jak będzie na miejscu, zobaczymy. Liczymy na to, że uda się sprzed samego schroniska wystartować. Pogoda jutro, czyli w środę, warun ma być petarda, 1 do 3 metrów cały dzień, jakieś słoneczko, zobaczymy jak to wyjdzie, liczymy, że uda nam się świetnie polatać. O, w tej chwili jak wyjeżdżam z Warszawy, pada, ale pierwszym przystankiem będzie na wiosce Udarka, tam się przepakujemy w 3 samochody, żeby no nie jechać 11, bo po co? O, ten zawsze jest raźniej w parę osób. I cóż, zobaczmy jak to wyjdzie. Zapakowaliśmy 3 samochody pod korek. No i jako, że nam się trochę zeszło i zgłodniliśmy, no to co trzeba zrobić? No trzeba się najeść. Także pierwszy przystanek KFC, 30 km za Warszawą. Tu? Ale to są psy. Nie wiesz, czy to ma wyjść. Halo, dzień dobry. Czemu psy są takie duże? Chodź, dawaj. Raz, dwa. Ein, fajn. Ja! Dzień dobry. Cześć, piesek. Cześć, to jest alkohol do organizatora. Ale niestety. Czy stąd też jest widok na Tatry? Tak, jest. Dobra. A stamtąd nie ma widoku na Tatry? Skąd? Stamtąd. No, to jest... no jak nie? Stamtąd nie ma. To teraz to nie masz żadnego widoku, bo jest ciemno. Przecież nie chodzi o to, co cię okna zmienią? Rano? W inną stronę? Nie. No właśnie. Jak nie chcesz, to proszę bardzo, kurwa. Czapeczkę. Arogancko. Ale to jest przecież od Chase'a, ty co ty gadasz? Chase'a, no wiem. To jest polska robota, polski Chase'a. Wstaliśmy rano, piękne słońce, zjedliśmy śniadanie, kawkę wypiliśmy. Dochodzi 10:00, zaraz się zbieramy na startowisko. Batuta jednak ciężko będzie wystartować. Zobaczymy, czy jednak nie będzie trzeba zjechać na dół i na takie zapasowe, większe trochę startowisko. Chłopaki mają dwie trajki, co może troszkę jednak utrudnić tutaj skądś startować, ale tutaj jest no po prostu bajeczka, tak ładnie widać góry, widoki są po prostu przecudowne, to jak to tutaj pięknie jest, no jak to w górach, no po prostu ile tam widać Tatry. Widoczność jest podobno 150-200 km, jak się pójdzie w górę, to jest cudeńko. No zobaczymy, zaraz przyjedzie tutaj Marcin miejscowy, który nam wszystko pokaże, dowiemy się co i jak i będziemy działać. Dojechaliśmy na startowisko, największa ta przestrzeń w okolicy. Rozstawiamy się. To jest Jaworzyna. Z tamtej strony jest Lackowa. Tam widać kawałeczek tej. To jest taki bardzo garb, taki bardzo widoczny, nie? Na tym. A tutaj ten teren jest taki najmniej pofałdowany, nie? Czyli jest najmniej rotorów. U nas nie wiało, nie? Więc wydaje mi się, że może być tak, że to jest wina tego po prostu, że jest taka otwarta przestrzeń i ten wiatr tutaj po prostu jakoś delikatnie nabiera. Ale no nie, wydaje mi się, że wyjdziemy w górę i nie będzie aż tak wiało. Tak mi się wydaje. Panowie, górą powiem tak, górą wieje, ale równo pewnie. Także raczej bym proponował, żeby lecieć pod wiatr, bo można długo nie wrócić. Tak. Panowie, tak. Żeby powrót był z wiatrem. Ja proponuję w kierunku Jaworzyny Krynickiej, to już jest duża góra.
Tak, naprawdę nie wiem, jak tu na oko, to jest 500 metrów powyżej tego, co jesteśmy. Więc... Jaworzyna ma 1100 metrów. Jak tutaj, zaraz zobaczymy, nie więcej. 500. W tamtym kierunku proponuję lot. Wysokość najpierw, nawet jeśli będziecie bardzo wolno lecieć pod wiatr, to generalnie w tamtym kierunku. Jeśli nie zdecydujecie się tam lecieć, bo będzie mocno wiało, was poprowadzę na razie. To można tu wzdłuż sobie polatać i wylądować. Lądujemy pod wiatr tutaj, nie bokiem do stopy, tak jak tutaj mówią, bo tu jest spadek bardzo mały. Płasko jest. Tak, tu jest płasko, tam uważajcie, bo dziura może być, tak? Tylko nie podchodzimy do tamtych zabudowań, tylko tutaj, odtąd, tu musi być usta po prostu. Generalnie najlepiej, zobaczcie, stąd pod, lekko pod górkę i w prawo. Jeśli silnik wyłączamy, jak już mam pewne, że jesteśmy w dobrym miejscu, prawie przed samym lądowaniem. No do Jaworzyny, jak dojść, nie wiem, ile to jest kilometrów, 20? Marcin, to jest ze 20 kilometrów? Nie, do Jaworzyny jest 8. A, 8, no. Tak myślę. Jak dolecicie, to cudownie. I dolecicie, to się pokręci tutaj. Telefony macie przy sobie naładowane. Jaworzyna od tamtej strony jest dość łagodna. Nie ma takiego. Ta strona wschodnia jest duży spadek, także tam po prostu lepiej się, jak będzie wiało, no to będziecie widzieć po szybkości lotu. Jeśli tam krótko dolecicie, to dużą wysokość. Jeśli zacząć turbulencję w tym z obrotem, tak zaczniecie. Jaki jest sufit? Wiatr jest, który jest silny wysoko. Ja latałem kurde do 3000. Do samego nieba. No. Wojsko tutaj nie operuje. Nie, tu nie ma stref żadnych. Tutaj mamy lasy, w tamtą stronę są dość otwarte przestrzenie i też nie ma takich dużych gór, bo w tamtą stronę trzeba zobaczyć właśnie, jak będzie z prędkością wiatru. W tamtą stronę mamy i w tamtą mamy wysokie góry, czyli duże różnice i rotory, turbulencje, a w tą stronę już nie ma tak bardzo. Ale my nie polecimy w tą stronę z wiatrem, żeby nie wróci. A pamiętasz wtedy, jak byliśmy tam u Milana, jak wtedy wiało? Z miejsca się startowało. To można było dogonić paralotnie na piechotę. Znaczy, jakbyś biegł na ziemi, a leciał paralotnie, to byś się przegonił. Silniki rozgrzewamy, się przygotowujemy. Nie, oni mówią, a takiego ptaka to nie widziałem. One są zainteresowane, nie? No kurde, może by kupił jakiś fałczerek mały tamtego. Generalnie nad zwierzętami się nie lata, bo one wpadają w panikę. No. Potem się krowy nie niosą.
Co ten Darek wyprawia? Wiesz co, góra się szybciej zbliżyła. Po lataniu pakujemy się. Jak się latało? No, żeby się nic słuchał. Ja nie pamiętam nic. Jestem w szoku. Chyba zacznę latać w ogóle. Muszę z instruktorem porozmawiać o jakichś dokumentach, co to trzeba mieć, żeby zacząć. Polecam, naprawdę, fajna rzecz. No jest to pięknie zrobione. Co misz? Nie, bo to procedury pewne wymyślone i wtedy się to łatwo to robi. Jak się latało? Super. To po lataniu teraz będzie saunowanie. No to taka ogrzewana drewnem. Tak. No dobra. To my wchodzimy, ale kamera zostaje na zewnątrz. Przed to robię, ktoś może coś będzie widać, chociaż przy takim świetle będzie ciężko. A ty? Co? Co będzie tutaj mówisz? No w kamerze. Od tej pary. Ale fajnie. Parujemy jak dzicy, ale wygrzani. Raz zimny prysznic. A potem się umyć. No i mamy tam małe zakończenie. Dzięki bardzo za saunę. Dzięki również. Pewnie do usłyszenia rano. No co, wszystko dobre, co się dobre kończy. Zjedliśmy śniadanko, pakujemy się i tak wieje, więc byśmy sobie dzisiaj nie polatali. Jak się latało? Ekstra. Super. Wspaniale. Jak to powiedział Baca do Bacy, nalataliśmy się jak te dwa